posąg Odyna? To dowód wielkiego oddania. Albo strachu. Sindri! Chciałem. Nie będę udawał zaskoczenia, bo się was spodziewałem. Mam coś dla was. Doceniam to. O co chodzi, Sindri? Wiesz, cieszę się, że choć raz wróciłem tu przed Ragnarokiem. A gdyby kamienie mogły mówić. Wtedy miałyby usta. Brudne i obrzydliwe. Mogę zerknąć na twój łuk? Ta cięciwa jest brudna i do wyrzucenia. Od dawna chciałem wykorzystać strukturalną podatność niektórych materiałów na określone wibracje dźwiękowe. Brzmi, no, interesująco. Jak tego użyjesz? Najlepiej będzie, jak po prostu zobaczysz to w akcji. Masz. O, wyceluj w tamtą ranę, ale zanim strzelisz, powiedz Skjalfa. Skjalfa. Skjalfa! Wpadłem na to, że od razu ściągniesz na nas połowę potworu. Skąd miałem wiedzieć, że tam były? Uważaj, z lewej! No dobra, to teraz Durlin. Sindri, wiesz, gdzie jest tawerna? Wyglądam ci na kogoś, kto szlaja się po brudnych tawernach? Ten kanał, który właśnie otworzyłeś, wygląda obiecująco. Dla was. Powinien prowadzić do drugiej części miasta. Innych drzwi tu raczej nie otworzycie. Jestem do usług. Ten alarm naprawdę jest przez nas? Oczywiście, że tak. Odyn rządzi tu twardą ręką. Każdego przybysza uznaje się za zagrożenie. Klasyczny przykład odynizmu. Nie szkodzi. Możesz tak sobie stać i się gapić. To należało do buntowników, prawda? Nic ci się nie podoba? Mniej.
Powodzenia! Każdego przybysza uznaje się za zagrożenie. To po to, by chronić krasnoludy? Tak to brzmi, ale znając Odyna, na pewno jest jakiś ukryty motyw. Po tej stronie też wszyscy się chowają. Obecność Odyna czuć tutaj na każdym kroku. Ale nie widzę żadnych strażników. Nie stanowimy zagrożenia. Czemu się kryją? Ktoś się wyłamie, zrobią z niego przykład ku przestrodze innych. Nawet największa odwaga przegrywa z instynktem samozachowawczym. Strach zapewnia im bezpieczeństwo. Ta tawerna musi gdzieś tu być. Może popukamy do drzwi i o nią popytamy. Zmiana! Chodźmy dalej. Po lewej, bracie! Przepraszam, rozglądamy się za... Nie macie czego szukać. Nie macie czego chcecie. Nie dostaniecie ani jedzenia, ani słów o tych. Odejdźcie. Przepraszamy. A wizytorom mówimy nie, do widzenia. Wszystkim pozostałym mówimy nie i dzięki, do widzenia. Wygląda obiecująco, no nie? Nie do końca jak dom. Jeśli on tu jest, może ja spróbuję z nim pogadać. Ty? No, nie chcemy go onieśmielić. Ty jesteś ogromny i nosisz obciętą głowę. Słyszę to. Ma rację. Niech będzie. Może to? Halo? Uważajcie. Podobno mamy tu intruzów. Chyba chodzi o nas. Dobra, jeśli chcecie mnie zabić, dajcie mi dokończyć piosenkę. Ten alarm zapodał mi idealną tonację. Szukamy naszego przyjaciela. Nazywa się Durlin. Obaj wiemy, że to nieprawda.
Durlin nie ma przyjaciół. Ale wskażę wam drogę. Wyjdźcie tylnymi drzwiami. Na drugim brzegu rzeki zobaczycie biuro bezpieczeństwa. Tylko nie naróbcie nam wszystkim kłopotów. Skoro już jesteście w tym świecie, może byście posprzątali bajzel głowy? Jaki bajzel? Później, bracie. Chcę się dowiedzieć, co to za bajzel. Platformy w zatoce. Zapytaj wszystko wiedzącą czaszkę. Głowę. Mam skórę, ale on ma rację. Popełniłem błąd. Chciałbym je wyłączyć. Przepraszam, jeszcze jedno. Chociaż w sumie daję wam prezenty, więc nie mam za co przepraszać, a wy możecie dziękować. W każdym razie, proszę, bądźcie ostrożni. Jest piękny. Dziękujemy. No pewnie, że piękny. A do tego bardzo użyteczny. Możesz dzięki niemu znaleźć wszystko, czego dusza zapragnie. Serio? O ile twoja dusza pragnie szukać miejsc, do których możesz się wybrać z ojcem i obaj tego chcecie. To przecież kompas. Tak, ale jaki piękny. Już, już, zmykajcie. Chodź. Znajdziemy łódź. Ze słów Sindriego wynikało, że Durlin to przywódca rebelii. Nie wygląda na to, by miał tu poparcie. Poparcie można szybko stracić, braciszku. Widziałem wcześniej przystań. Może jest tam łódź, którą moglibyśmy pożyczyć. Za tymi skałami za mną jest budynek. Może tam się udajmy. Ach, te przeklęte platformy. Co z nim? Skald słusznie obarcza mnie winą. To był mój pomysł. Jeśli mamy czas je wyłączyć. Są w zatoce, tuż za tunelem.
Czy moglibyśmy zajść do tych platform wiertniczych na jeziorze? Są po prawej. Widać unoszący się z nich dym. Ale jeśli nie chcesz tego robić, to przez tę bramę po lewej dostaniemy się do biura Durlina. To którędy teraz? Możemy się lepiej przygotować do uwolnienia Tyra. Jak wolisz. Że ty kazałeś zbudować te platformy? Odyn chciał kontrolować krasnoludy, więc przekonałem go, żeby kupił ich lojalność, zamiast zwyczajnie jej zażądać. Zawarli umowę handlową. Co to jest? Truchło. Taka duża zatoka, a ryb ani śladu. To pewnie przez dym z tych platform. Mimirze, ile znasz opowieści o Odynie i Torze? O ich złych postępkach? Zobaczmy, jakie pamiętamy. Może odświeżymy trochę ojcu pamięć? Nie trzeba mi niczego odświeżać. Wtargnęli do naszego domu. No tak, ale mówię o historii. O innych, których skrzywdzili. Zobaczmy. Nie teraz. Kierpa! Atak! Za tobą! Trucizna po prawej! Jeszcze jeden trąb! Uwaga!
Jadwa! Niezła ta rzeźba smoka. Chyba potrzebujemy specjalnego sprzętu.
Nie wszystkie krasnoludy potrafią to, co Brock i Sindri, nie? Przechodzić między światami i pojawiać się gdzie indziej. Ano, to rzadka zdolność. Pewnie jej tajemnic strzeże jakaś krasnoludzka gildia. Może to i lepiej. To, że nasi bracia to robią, jest wystarczająco niepokojące. Robisz sobie przerwę przed Durlinem? Mądrze. On potrafi... Męczyć. Trochę kiepsko byłoby to stracić. Co mogę dla ciebie zrobić? To chyba najlepsze z moich dzisiejszych dzieł. Bardzo dobrze. Zdezynfekuję narzędzia. Mów, czego chcesz. Polecam się. Rozpalę w kuźni. Na razie. Masz artefakty krasnoludzkiego ruchu oporu. Z chęcią je przejmę. Jak mogę pomóc?
pracy. Walka z asami to niewdzięczne zadanie, jak sam wiesz.